Serdecznie witamy wszystkich hodowców na aukcji 11 listopada, która odbędzie się w galerii Ship Wilson w Katowicach. Będziemy mieli dużo różnych gołębi, a między innymi dwa gołębie będą pochodziły od kolegi Roberta Majchrzaka, którego tutaj mamy na pierwszym planie. Tutaj zobaczmy, zanim są te gołębniki jego, o tych gołębnikach kiedyś, o gołębiach, które ma w swojej hodowli, na pewno nakręcimy film. Natomiast teraz chciałem zaprezentować pierwszego z tych dwóch gołębi, które kolega Robert na tą aukcję przeznaczył. I mamy tutaj gołębia, to jest oryginał z hodowli. Proszę bardzo. To jest oryginalny gołąb od braci Zborowskich. Gołąbek reprezentował Polskę w wystawie w Brnie. Zajął tam piąte miejsce w kategorii. Powiedzmy jeszcze tego, jak powiem, Robert, to jest w Brnie była przedolimpijska, nie przedolimpijska, tylko europejska wystawa gołębi pocztowych w 2014 roku. Ten gołąb zajął tam piąte miejsce. Dobrze. I widzimy tutaj w rodowodzie, to jest gołąb, jak tutaj patrzę, to jest 100% Hans Hirn. 100% Hans Hirn. Dużo gołąbków w rodowodzie z Kopmana. Tak, i widzę, patrzę, bo on miał takiego słynnego 809, ale go tutaj na razie nie widzę. Są za to innej linii, bo on miał tam właśnie Kopmanów. 809 też jest właśnie, czyli to jest praprawnuk, bo to jest samiec, prawda? Tak, to jest pokażmy samiec. Skrzydło tego gołębia. Gołąbek jest teraz, tak, pierze się wiadomo. Ale jest on na obrączce olimpijskiej, on ma numer z 2011 roku olimpijska, 319-982. I to jest oryginalny. I mogę jeszcze dodać, że ten gołąbek jest też pełnym bratem innego olimpijczyka, którego posiadali bracia Zborowscy. Pełny brat. Czyli sobie będziemy mogli w rodowodzie zobaczyć. Zresztą gołębi Hansa Hirna też, te, to są jego rodzice, nie trzeba dużo przedstawiać, gdyż my u Hansa Hirna kiedyś też byliśmy wspólnie z Manfredem Bulą i te gołębie jego prezentowaliśmy. Stąd też są nam znane właśnie te gołębie. I 809 i tak z tych Kopmanów, Panimdym taki jeszcze był tutaj, wprawdzie nie wiem, czy on tutaj jest, chyba będziemy sobie mogli oglądać, aczkolwiek nie do końca jest pewnie rodowód wypełniony, się nie chciało wypisywać dokładnie, ale zobaczymy. Zborowscy nie do końca wypisywali wtedy. Dokładnie, to jest ten gołąb pierwszy, za chwilę przejdziemy do gołębia drugiego. I drugim gołębiem, którego na aukcję przekazuje kolega Robert Majchrzak, jest gołąb już polski z jego hodowli, ale co ciekawe, jest to gołąb, którego możemy powiedzieć, że pochodzi po dwóch gołębiach od Marcina Kobieli, ale jakie to są gołębie, co jest z nich szczególnego, powie nam Robert. Proszę bardzo. Jest to gołąbek pełny brat lub siostra olimpijczyka Marcina Kobieli, który ostatnio zajął w kategorii H pierwsze miejsce na olimpiadzie. Koeficjent bodajże 4,5. W kategorii H 10 razy pierwszy gołąbek. Ja tą parę rodziców kupiłem. To zobaczmy tutaj w rodowodzie, bo mamy rodowód od razu. Patrzmy, ojcem tego gołębia jest oryginał Leo Heremansa, natomiast matką jest gołąb pochodzący z hodowli Rogera Lismonta. Czyli to są dwa gołębie, które wydały olimpijczyka, który zdobył złoty medal dla kolegi Marcina Kobieli w tym roku w Brukseli w kategorii H. 4,5 koeficjent. To jest już u ciebie uhodowana. Tak, pokażmy skrzydło może, bo to chyba samiczka. Ta płeć tak do końca. Raczej samiczka. Nie jesteśmy pewni. To było specjalnie wyhodowane. Na tą aukcję. Na tą aukcję. Widzimy, czy wcześniej żadnych, domyślam się, że kupiłeś te gołębie nie wtedy, kiedy były jeszcze niewiadome wyniki, tylko po olimpiadzie, po olimpiadzie, tak? Czyli nie masz jako takich młodych żadnych z tych par lotów? Nie, mam, w tym roku już lotowałem. Lotowałeś? Tak, jak się sprawdzały? Są. Są, dobrze. No to będziemy widzieć. To chyba są przelotowane, zaliczyły 5 lotów. Czyli rodzeństwo olimpijczyka latało u ciebie. Tak. Dobrze. Dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia w lotach. Tutaj kiedyś na pewno przyjedziemy, tą hodowlę zaprezentujemy. Natomiast dzisiaj zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami, ażeby wspólnie tutaj między innymi z Robertem, z innymi organizatorami tej aukcji wspomóc podopiecznych Fundacji Ludzki Gest pana Jakuba Błaszczykowskiego. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Pozdrawiam.